Festiwal Up to Date w tym roku 7 i 8 dnia września w trzech lokalizacjach: Opera, Filharmonia Podlaska, Pałac Branickich i oczywiście Stadion Miejski w Białymstoku. 52 artystów w tym roku wystąpi na czterech scenach muzycznych. Artyści pochodzą z 9 krajów. Impreza będzie trwała dobre kilkanaście godzin każdego dnia. Także bardzo intensywny program. Będzie można się pozytywnie zmęczyć. Tegoroczne nasze działania kręcą się wokół powrotu do korzeni kultury muzyki elektronicznej. Kręcą się wokół działań Zrób to sam, z których w sumie już jesteśmy znani, ale posunęliśmy to jeszcze o krok dalej. Zbudowaliśmy swoje własne nagłośnienie. Nasza identyfikacja wizualna bardzo mocno nawiązuje do pierwszych ręcznie robionych materiałów promocyjnych i też one są rzeczywiście ręcznie robione, kserowane, powielane, laminowane i tak dalej, więc można temu się przyjrzeć, trochę liznąć tej historii. Bardzo nam zależało, żeby z naszą filozofią muzyczną pójść w głąb i tak jakby schlebić naszej publiczności, która zawsze jest z nami i przyjeżdża co roku na festiwal, i pokazać, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy nie z powodu zawirowań rynkowych, a dlatego, że mamy takie przekonania w takim natłoku różnych festiwali. Po prostu Up to Date zostaje tą imprezą, która trzyma się swojego. PSS Poem jako nasz partner jest dobrany nie tylko dlatego, że jest to wiodąca firma lokalna, dlatego też, że dzieli z nami pewną filozofię. Filozofię robienia rzeczy tradycyjnie, z dużą ilością ciepła i tak jakby wartości, jaką niosą ze sobą ludzie. Więc tegoroczny film promocyjny będzie bardzo mocno nawiązywał do tego, w jaki sposób funkcjonujemy my i jak funkcjonuje PSS Poem. Więcej nie chciałbym zdradzać.